Czym jest wartość energetyczna żywności? To energia, jaką pozyskuje organizm z żywności. Po prostu jedząc, dostarczamy energię organizmowi i to jest paliwo dla naszego organizmu. Jednostka formalna jest dokładnie taka sama jak przy wartości energetycznej paliwa, czyli joule na kilogram. Ale w praktyce na opakowaniach mamy joule albo nawet kilojoule na 100 gramów, bo nie zjadamy na raz kilograma mąki, kilograma ryżu czy kilograma czekolady. Jeszcze mamy jednostkę tradycyjną. Właściwie używana głównie w produkcji żywności to jest jednostka kilokaloria na 100 gramów danego produktu. Przelicznik między kilokalorią a joulem jest mniej więcej taki, że jedna kilokaloria to w przybliżeniu jest około 4200 joule. Jak widać, kilokaloria jest małą, dużo mniejszą jednostkę od joula, dlatego bardzo często podaje się energię w kilojoulach i to będzie wtedy przecinek 4,2 kilojoule. Wartość energetyczna jest dzięki Unii Europejskiej podawana na wszystkich produktach spożywczych, z jakimi mamy do czynienia. Tutaj wkleiłem opakowanie od jajka. Dlatego mamy podaną wartość energetyczną zarówno dla 100 gramów produktu, tak klasycznie, jak przy czekoladzie czy kasie, ale również jest podane na 68 gramów, czyli mniej więcej tyle, jaką masę ma jedno jajko. I również mamy bardzo ciekawe pojęcie procent RWS. Co to jest? To jest referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 2000 kilokalorii. Przyjmuje się, że przeciętna dorosła kobieta potrzebuje około 2000 kilokalorii i na dorosłą kobietę tak to się przelicza. Czyli proszę zobaczyć, jeżeli zjemy jedno jajko, dostarczymy organizmowi 396 kilojuli energii albo 95 kilokalorii. Wtedy to jedno jajko dostarczy nam 5% dziennego zapotrzebowania żywności. W ten sposób można bardzo łatwo skontrolować ilość energii dostarczanej do organizmu z pożywieniem. Czyli teoretycznie rzecz ujmując, jakbyśmy zjedli 20 jajek po 95 kilokalorii na jajko, to byśmy dostarczyli organizmowi, liczymy, 20 razy 95 kilokalorii, wyszło nam 1900 kilokalorii, czyli praktycznie tyle, ile nasz organizm potrzebuje na dobę, przynajmniej organizm dorosłej kobiety. Młody człowiek potrzebuje więcej. Zapotrzebowanie energetyczne człowieka podaje się najczęściej w kilojoulach albo w kilokaloriach. Przy czym wartość referencyjna na opakowaniach
na opakowaniach jest przeznaczona dla dorosłej kobiety i wynosi około 2000 kilokalorii na dobę. Należy wiedzieć, że zapotrzebowanie energetyczne człowieka zależy od wieku, płci i aktywności. Zobaczmy, jak wiek, płeć i aktywność wpływa na zapotrzebowanie fizyczne i energetyczne człowieka. Mamy tu przedstawione cztery grupy wiekowe: młodych ludzi, dorosłych, bardzo dorosłych, no i ludzi w poważnym już wieku, osoby naprawdę starsze. I mamy również podział na aktywność. Grupa pierwsza mało aktywna, grupa druga średnio aktywna i grupa trzecia bardzo aktywna. Kto potrzebuje najwięcej energii w kilokaloriach, a kto najmniej? Proszę zobaczyć, że zdecydowanie najwięcej potrzebują mężczyźni w grupie trzeciej aktywności, a najmniej potrzebują kobiety w grupie pierwszej powyżej 65 roku życia. Według średniej populacyjnej, proszę zobaczyć, kobiety w wieku 25-65 lat potrzebują około 2000 kilokalorii, dlatego ta wielkość została uznana jako wielkość referencyjna, bo obejmuje największą populację, oczywiście kobiet. Uwzględniając zapotrzebowanie na energię w zależności od wieku, płci i aktywności, pozwoli nam dbać o swoją wagę, o swoje BMI i tyle dostarczać organizmowi energii, ile nam potrzeba. Dzięki temu możemy uniknąć otyłości. Czytajcie opakowania, na pewno nieraz się zdziwicie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję.